Sakramentalny, tak powiedzieli sobie pół wieku temu. W tym roku w gminie Kiwity 5 par świętuje złoty jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Obchodzimy złote gody, to jest piękny jubileusz 50 lat wspólnego życia przez naszych mieszkańców. Mamy dzisiaj 5 par, którym będę miał przyjemność wręczyć medale przyznane z okazji złotych godów, medale przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej. Z tej okazji gmina Kiwity przygotowała jubilatom symboliczne wesele. Nie zabrakło orkiestry, która powitała pary, weselnego tortu, lampki szampana i pierwszego tańca. Staramy się wprowadzić ten nastrój taki, jaki oni mieli w dniu ślubu 50 lat temu. W uroczystości towarzyszyły jubilatom ich rodziny. Mam 4 córki, 3 synów i wnuków, 11 wnuków i 6 prawnuków. Złote gody były okazją do rozmów i wspomnień. Jak my do szkoły podstawowej prawie chodziliśmy razem, to taka była z podwórka przyjaźń. No, znaliśmy się praktycznie od zawsze prawie, bo ja mieszkałam blisko, także wiedziałam, kto to jest. No, zakochaliśmy się później trochę. Żona pracowała w takiej knajpce. Ja tam często zachodziłem i stąd to się wzięło. Myśmy się poznali na dyskotece. To nie były dyskoteki, to były zabawy kiedyś. Pary podzieliły się też receptą na udane małżeństwo. Miłość po mojemu. Zaufanie tylko. Trzeba ufać. No, zaufanie do żony, tak samo i żony do męża. To musi być. Jak nie będzie zaufania, nie będzie związku. Na dobre i na złe. Raz na wozie, raz pod wozem. Raz dobrze, raz źle. Różnie w życiu bywa. No mi się wydaje, że chyba to trzeba trafić na odpowiednią osobę. Ja jestem szczęśliwa ze swoim mężem. No również nic mi nie pozostało innego powiedzieć. Ciągniemy dalej ten wózek, no i jest wszystko okej. Uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej w Kiwitach. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv